Franek Wetulani, wyznawca 11 przykazania. Franek Wetulani jest chyba najbardziej znanym studentem krakowskim ostatnich lat. Pochodzi ze znanej rodziny Wetulanich, silnie związany ze swoim dziadkiem Jerzym, znanym profesorem farmakologiem, którego był sekretarzem. Jeszcze bardziej znany i szanowany był pradziadek, prawnik Adam Wetulani, przyjaciel Karola Wojtyły. Na swoim blogu Franek Wetulani pisze: zostałem wychowany przez bardzo religijną babcię, chrześcijankę. Odmawialiśmy razem pacierz przed snem. Babcia przed kościołem wykonywała znak krzyża, szanowała papieża i biskupów. Po latach tak pisze: muszę borykać się z traumą chrześcijaństwa ze względu na przemoc, której doznałem jako 7-, 8-, 9-latek. Obecnie w dorosłym już życiu przedstawia się jako antyklerykał, antykatolik. Wulgarny wręcz sposób odnosi się do kościoła i świętego Jana Pawła II. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką, jak pisze, Bronisława Maja, znanego poety i krytyka literackiego. Był nawet laureatem stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów, a w ramach stypendium Erasmus studiował też na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest lewackim aktywistą i zasłynął w Krakowie, zawieszając flagę tęczową na smoku babelskim. Bierze udział w licznych manifestacjach tęczowych. Nie jest obojętny na kult świętego Jana Pawła II. W mediach społecznościowych grzmi: nie ma zgody na kult Jana Pawła II, najpodlejszy Polak. Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by zniszczyli zgniłe dziedzictwo Jana Pawła II. Nie jest też obojętny na pochówek Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, domagając się jego ekshumacji i usunięcia. Ani na działalność dr Wandy Pułtawskiej. Pisze o niej: antyaborcyjna osiołomka, katolicka fundamentalistka, opętana płodową obsesją szkodniczka, niszczycielka praw reprodukcyjnych, przebrzydła homofobka, przyjaciółka bestii z Wadowic, pionierka cywilizacji śmierci. Nie był obojętny na decyzję władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec doktora Samuela Nowaka, autora bulwersującego wpisu na Twitterze: płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków. Co za różnica? Franek Wetulani zareagował: cancel culture na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli skandaliczna reakcja władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po szumie medialnym, jaki wokół tej wypowiedzi zrobiły środowiska chrześcijańskiej prawicy oraz anti-choice, sprawa dotarła do uszu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Władze UJ-u zareagowały z właściwą sobie bucerią i moralnym wzmożeniem, które nakazuje zamykanie ust, kancelowanie oraz traktowanie z pogardą ludzi, którzy walczą o podstawowe prawa kobiet, o prawa wszystkich osób z macicami, także transmężczyzn. Nie jest obojętny na honorowanie żołnierzy wyklętych, uważając ich za zbrodniarzy, za żołnierzy przeklętych, a IPN określa jako Instytut Podłości Narodowej. Organ propagandowy rządzącej partii, który realizuje politykę historyczną PiS oraz kształtuje na jej zlecenie zbiorową pamięć w oparciu o fałsz, zakłamanie i manipulację. Uważa, że święto 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, winno być raz na zawsze zniesione.
za oplucie pomników żołnierzy wyklętych u Paszki i Lalusia Marku Jordana był postawiony przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Jagiellońskiego i ukarany naganą. Spotkało się to z protestem 50 akademików, o czym pisze. Obroną godności najstarszej polskiej uczelni był publiczny list podpisany przez kilkadziesiąt naukowczyń i naukowców UJ-u, przesłany do władz uczelni oraz mediów. List, który powstał z inicjatywy doktora Jacka Malczewskiego, zawierał twardy i jednoznaczny apel do rzecznika dyscyplinarnego o umorzenie postępowania dyscyplinarnego w mojej sprawie. Wyrazy poparcia dla mnie zawierał z kolei przesłany do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego list doktora habilitowanego Tomasza Sopoty, profesora Uniwersytetu Śląskiego. Akademicy broniący Franco Bettulaniego pisali: uważamy za w pełni wiarygodne złożone przez Franciszka Bettulaniego wyjaśnienia, że dokonując inkryminowanego czynu kierował się wyniesionym z domu rodzinnego pobudkami patriotycznymi i troską o prawdę historyczną. A radykalizm jego działania został podyktowany chęcią pobudzenia do szerszej debaty na temat polityki historycznej. List podpisał m.in. profesor dr habilitowany Jan Hartmann, który na Uniwersytecie Jagiellońskim jako wykładowca etyki niejako zastąpił Karola Wojtyłę. Słynie jednak, podobnie jak Franek Bettulani, z opluwania Kościoła, pamięci Jana Pawła II, a także żołnierzy wyklętych i wielu lewackich, bulwersujących opinią publiczną wypowiedzi. Odnosi się wrażenie, że w tej materii był już student i nadal etatowy profesor Jagielloński i Wszechnicy konkurują o pierwszeństwo. Korporacji profesorskiej nawet do głowy nie przychodzi, aby z tego stanowiska został przeniesiony w stan nieszkodliwości, bo przecież może negatywnie wpływać na młodzież akademicką. Franek Bettulani jest wyraźnym objawem tego wpływu, ale ostatecznie od początku roku 2023 został skreślony z listy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor dr habilitowany Jan Hartmann nadal może jednak wpływać na pozostałych. Za opluwanie pamięci Jana Pawła II grozi Frankowi Bettulaniemu proces sądowy, a za opluwania żołnierzy wyklętych proces sądowy już się toczy. Przed sądem Franek Bettulani ujawnił moralne uzasadnienie swojego postępowania i przedłożył do akt treść przemówienia Mariana Turskiego propagującego 11 przykazanie: nie bądź obojętny, które jak widać aktywnie wdraża w życie. W encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II przestrzegał: demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Warto mieć na uwadze, że przykazanie nie bądź obojętny po unieważnieniu dekalogu łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany nihilizm, co ilustruje przypadek całkiem jawnego nihilizmu Franka Bettulaniego. Tekst opublikowany w ABC Niepodległość 1 maja 2023 roku. Autor Józef Wieczorek.